wieczór. Witam Państwa na kolejnym wieczorze klubu wtorkowego. Dzisiaj gościmy redaktora Artura Zmochowskiego, ale ma on za sobą nie tylko karierę dziennikarską i redaktorską, ale też i polityczną. Był swego czasu ministrem pełnomocnym ambasady w Rzymie w latach 2000-2006. I tutaj wystąpi z książką, którą mam przed sobą. Są to rozmowy z ekspertami gospodarczymi o kryzysie. My nazwaliśmy to jego wystąpienie, zatytułowaliśmy pytaniem, czy Polska pogrąży się w kryzysie i Europa, czy też może nie. Myślę, że Artur z treści nam przekaże to, co ci eksperci mu powiedzieli, a potem my zadamy, będziemy udawali, żeśmy nie czytali książki, spróbujemy się dowiedzieć od Artura, jakie też szczegółowe recepty na kryzys dają nam fachowcy. Także oddaję głos Arturowi, a potem przejdziemy do dyskusji. Dziękuję serdecznie przede wszystkim za zaproszenie. To strasznie miłe, już miałem kilkanaście takich spotkań, głównie w klubach Gazety Polskiej, no ale to jest, że tak powiem, mój klub wtorkowy, który przecież że tak powiem, tworzyłem przez długi czas. Niestety teraz rzadko tu bywam, ale tak, aż się wypiąłeś tak, i pojechałeś do Warszawy. No, po prostu praca, nie? Ludzie emigrują za pracą, nie jestem jedynym, który emigruje za pracą, także rzadko we wtorki bywam w Krakowie. Ale jak mówię, bardzo miła okazja, że tak powiem, u siebie być. Zacznę może małe uzupełnienie do tego tam CV, o którym wspomniałeś, tam fragmentu CV, że byłem w Rzymie 6 lat w ambasadzie, ponieważ ja tam byłem szefem Wydziału Ekonomiczno-Handlowego. Zatem to też jak gdyby wiąże się z tematem książki, ponieważ przez 6 lat miałem okazję poznawać, jak funkcjonuje gospodarka zachodnioeuropejska. Na przykładzie Włoch, ale nie tylko, bo kontakty oczywiście są z innymi krajami również na takiej placówce. Więc zresztą ta akurat placówka w Rzymie obejmuje 3 kraje, bo obejmuje również Maltę i San Marino, także jedna z niewielu placówek, które mają taką większą odpowiedzialność terytorialną. W każdym razie, no, te 6 lat dały mi, myślę, spory wgląd w te mechanizmy funkcjonowania i to takie, których często nie ma w podręcznikach. Tylko, wiecie Państwo, jak się jedzie na targi, jak się rozmawia z przedsiębiorcami, czy polskimi, czy włoskimi, to się od nich człowiek dowiaduje bardzo wiele rzeczy. I to, co profesorowie mądrzy często mówią nam w telewizji, ma niewiele wspólnego z tym realnym, z tą realną gospodarką. Ja to nazywam. Bo realna gospodarka to jest to, co te maszyny, które w zakładach pracy coś produkują, ci robotnicy, którzy podpisują umowy o pracę, te produkty, które wychodzą, są sprzedawane. Natomiast ta gospodarka nierealna, ta, którą widzimy w telewizji, którą widzimy na przykład w tej chwili w kryzysie, na przykład na Cyprze, prawda, jest oderwana od tych realiów, bo przecież kryzys cypryjski, te upadłości banków, te wszystkie machinacje, manipulacje walutowe, to proszę Państwa, jest w tej chwili kompletnie oderwane. To jest to jeden z tematów książki. Jak to się stało, że jakby ta sfera finansów, sfera bankowości kompletnie oderwała się teraz w XXI wieku. To już się zaczęło wcześniej, ale teraz to jest jakieś apogeum. Po prostu ta gospodarka finansowa, to co się dzieje na kontach bankowych, ma te przepływy, te akcje, te różne manipulacje giełdowe, to wszystko ma coraz mniej wspólnego z tą realną gospodarką, z tym, co się produkuje, z tym, co się przekłada na nasze życie, prawda? Znaczy te kryzysy finansowe też się na nasze życie przekładają, ponieważ jak one się oderwą od tej realnej gospodarki, to prowadzi właśnie do takiego chaosu i do takich jakby dewiacji, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia, głównie w zachodniej Europie, ale nie tylko, bo przecież kilka lat temu w Stanach również mieliśmy do czynienia z potężnym kryzysem finansowym. Teraz widzieliśmy sami, co się stało na Cyprze i co być może się rozszerzy, ale to może
potem przejdziemy do tego. Ja w ogóle też sobie tak wyobrażam właśnie, jak powiedziałeś, że ja chwilę coś tytułem wstępu, parę refleksji Państwu powiem, które mi się narodziły w związku z pisaniem tej książki, a potem myślę, że sobie porozmawiamy na zasadzie pytań i dyskusji, bo wiem, że z jednej strony jest duża potrzeba. Zauważyłem na tych już wielu spotkaniach, na których byłem, że no, ludzie mają dużą potrzebę porozmawiania o tych sprawach, ponieważ to są rzeczy, które nas wszystkich dotykają i które tak naprawdę decydują o naszym życiu codziennym, ale również o tym, gdzie jest Polska, jaką siłę ma państwo, jaką siłę ma Polska, bo tak się jakoś składa, że w tej debacie ekonomicznej, gospodarczej my na prawicy jesteśmy trochę do tyłu. Znaczy większość ekspertów, większość tych tak zwanych właśnie najwybitniejszych, najbardziej znanych ekspertów, których widzimy w okienku telewizyjnym, czy tam w gazetach się wypowiadają, to są ludzie bardzo ściśle sformatowani. To znaczy ich poglądy niewiele się różnią i jak się... Ja z nimi nie rozmawiałem. Jak Państwo spojrzycie na listę rozmówców, to są głównie ludzie, którzy nie występują w tych największych telewizjach, którzy nie są tam zapraszani po prostu. Tacy jak Szewczak, jak Rybiński, jak Szołucha, Szałamacha i tak dalej. Oni nie są dlatego zapraszani, że po prostu to, co oni by tam zaprezentowali, to, co oni by powiedzieli, no zburzyłoby po prostu ten misternie budowany przez media obraz, który ma większość społeczeństwa, obraz, w którym nawet jeśli rząd popełnia jakieś błędy, to są to, powiedzmy, błędy nieduże, minimalne, ale tak generalnie to rząd dzielnie walczy z kryzysem i nie dał nas zalać tej Zielonej Wyspy do końca, broni ostatkiem sił, ale broni cały czas i wyłania się z tego obraz, no, też trochę oderwany od rzeczywistości, ale łatwo wytłumaczyć dlaczego. To Państwu powiem od razu, dlaczego ja nie rozmawiałem z tamtymi ekspertami tak zwanymi, którzy występują w telewizjach, tylko z innymi. Ci ludzie, z którymi ja rozmawiałem, mają jedną cechę wspólną. Nie pracują dla banków. Natomiast niemal wszyscy ci, którzy występują w telewizji, to są eksperci bankowi. Głównie, te najbardziej znane nazwiska, które na pewno się Państwu obiło uszy, główni z nich, najbardziej, najczęściej występujący, mają tytuły zwykle główny ekonomista banku takiego a takiego, czy dyrektor tam wydziału, jak to różnie się to w różnych bankach nazywa, ale zasadniczo główny ekonomista banku. No i proszę Państwa, jeżeli mamy taką sytuację, to jest jedna z tez postawionych w książce, że banki są współwinnymi tego, co się dzieje, no to jeżeli pytamy głównych ekspertów tych banków o opis sytuacji, i o jakieś recepty, no to się mija z celem, no bo to tak jakbyśmy pytali, prawda, kogoś, nie wiem, zaangażowanego w jakieś oszustwo, żeby się przyznał i żeby nam wytłumaczył, jak to się stało, że się tego oszustwa dopuścił. No, po prostu bez sensu. Dlatego postaram się wyszukać takich ekspertów niezależnych, którzy by mogli tą sytuację, która jest w tej chwili, która się rozwija, bo to trwa i to, myślę, będzie coraz wyraźniejsze z każdym miesiącem. Ci ludzie to mogą wyjaśnić, ponieważ oni nie są uzależnieni. Oni po prostu od tych banków nie biorą pieniędzy. I w związku z tym ich ekspertyzy to jest coś, na czym można polegać. Myślę, że to się udało zrobić. My tutaj z tymi ekspertami zastanawialiśmy się nad korzeniami tego kryzysu. Skąd to się właśnie wzięło? Jak to się w ogóle stało, że ta gospodarka realna, mówię o skali europejskiej czy światowej, ale oczywiście główną częścią książki jest opis sytuacji w Polsce, że ta gospodarka się oderwała od tej realnej gospodarki, od rzeczywistości. W Polsce na ten, jak gdyby, ogólnoświatowy kryzys, czy tą sytuację wywołaną tym zwyrodnieniem, chyba tak to należy nazwać, systemu bankowego, nałożyły się oczywiście nasze specyficzne polskie uwarunkowania. To jest przede wszystkim, proszę Państwa, to, co się stało w ciągu 20 ponad już lat, po 89 roku, przy czym główny, jak gdyby, wpływ na naszą sytuację obecną
a także na to, co będzie w przyszłości, miała tak zwana prywatyzacja, tak zwany proces prywatyzacji. Mówię tak zwany, ponieważ to po pierwsze nie zawsze była prywatyzacja, bo największa z tych wszystkich operacji, czyli sprzedaż Telekomunikacji Polskiej S.A., to nie była prywatyzacja, ponieważ kupił ją państwowy monopolista, tyle że francuski. Więc jak można to nazywać prywatyzacją? Nie, to była sprzedaż, po prostu sprzedaż, często wręcz wyprzedaż tego, co Polska miała, co wynieśliśmy jak gdyby z komunizmu. I co, tu trzeba to podkreślić, bo to coraz lepiej widać, że my, proszę Państwa, od 1989 roku byliśmy karmieni bardzo skuteczną propagandą. Ponieważ dopiero teraz z perspektywy czasu widać, że Okrągły Stół miał nie tylko wpływ na sytuację polityczną, ale również na tą taką bazę ekonomiczną i być może nawet to było najważniejsze, ponieważ w tym systemie, który się tam urodził, decyzje polityczne są często konsekwencjami decyzji ekonomicznych. To jest tak, że no, mówiąc brutalnie, ten, który ma kasę, ten na władzę. No, widzieliśmy to wielokrotnie w ciągu historii tego dwudziestolecia, że różni oligarchowie, których nazwisk tutaj nie będę z ostrożności procesowej wymieniał, no, działali politycznie, prawda, i obalali rządy. No, mieliśmy przecież przykład rządu Jarosława Kaczyńskiego, prawda, który został przez jednego z tych oligarchów obalony w sposób dosyć prosty, ale skuteczny. No, ale do tego jest niezbędna właśnie ta baza ekonomiczna. I ci nasi oligarchowie, którzy oczywiście w porównaniu z rosyjskimi oligarchami są pionkami, no ale na polską skalę dysponują ogromnymi środkami i ogromnymi wpływami w konsekwencji, także politycznymi. Dbają o to, żeby tych wpływów nie stracić. No i wpływają w ten sposób również na rozwój sytuacji ekonomicznej. Nie wypuszczają jej spod kontroli, o tak bym to powiedział. Teraz, jak Państwo wiecie, wchodzi na ekrany film Układ Zamknięty, tutaj o naszych znajomych z Krakowa, czy zbudowany na bazie ich historii, który opowiada, no jakby pokazuje jeden z aspektów tego systemu gospodarczo-politycznego, w którym przyszło nam żyć. No ale wracając do Okrągłego Stołu, bo to jakby prehistoria, do której tam w książce rzadko sięgamy, ale tam tkwią korzenie tego, co się w tej chwili dzieje. Otóż ta propaganda, która się sprowadzała w sumie do kilku takich tez, w które myśmy, muszę też z ręką na sercu przyznać, że uwierzyliśmy, ponieważ one były głoszone przez autorytety, przez ludzi, wydawałoby się, wiedzących, co mówią, największych właśnie ekspertów. To była taka teza, proszę Państwa, że teraz w nowoczesnej gospodarce najważniejsze są usługi. Że przemysł to jest przeszłość, że wszyscy idą na usługi, prawda, że tylko usługi to jest przyszłość. No, brzmiało to przekonująco, bo jak się popatrzyło na statystyki, to faktycznie w tych krajach wysoko rozwiniętych przemysł to jest tam 15-20% PKB, no usługi są, myśmy wtedy mieli 40%, w 89 40% PKB było tworzone przez przemysł, w tej chwili jest właśnie 20%, ale czy staliśmy się dzięki temu krajem wysoko rozwiniętym, to się wątpić, ponieważ to nie jest rzecz w tych statystykach, które jak wiadomo bardzo łatwo oszukują. Sens jest w tym, co się kryje za tymi cyframi, prawda? I jeżeli w Niemczech w tych 20% PKB wytwarzanych przez przemysł kryją się najnowocześniejsze technologie, kryje się potężny eksport, globalny eksport, kryją się potężne korporacje, które są w stanie same wyprodukować towary, produkty na takim poziomie, no, na najwyższym światowym poziomie i dzięki temu zarobić dla Niemiec, dla Niemców, prawda? Przecież w ten sposób się zarabia. A u nas w tych 20% PKB, które figurują w statystykach jako przemysł, kryją się, proszę Państwa, albo jakieś nieduże warsztaty, które w dużej części przygotowują, produkują część dla przemysłu samochodowego i kryją się montownie tychże samochodów. Montownie, zwykłe montownie, gdzie po prostu z gotowych części robotnicy składają te Ople czy Fiaty. W dodatku nawet te montownie są już w tej chwili zamykane, bo jak Państwo wiecie, Fiat stwierdził, że ponieważ kończą mu się ulgi podatkowe, bo minęło 20 lat od właśnie tej prywatyzacji polegającej na sprzedaży przez ministra Olechowskiego, ówczesnego zakładu Fiata Włochom,
kończą im się ulgi podatkowe. Musieliby zacząć po prostu normalnie, jak każde przedsiębiorstwo, płacić podatki i ponosić te ciężary, które inne polskie przedsiębiorstwa ponoszą, no to przenoszą, zresztą tam są jeszcze inne czynniki oczywiście związane z sytuacją wewnętrzną Włoch. No niemniej jednak ograniczyli już 1/3 produkcji i pewnie będą dalej ograniczać. Więc stali się, proszę Państwa, w dużej mierze z kraju, który oczywiście wiemy wszyscy, jak funkcjonowała gospodarka komunistyczna, ile tam było braku wydajności, złych decyzji, ile było takiej też księżycowej gospodarki, ale jednak coś się tam produkowało w tym 89 czy 90 roku. I wystarczyło, proszę Państwa, wyobraźmy sobie tak na chwilę taką historię alternatywną, gospodarczą. Gdyby w tym 89 roku nie podjęto decyzji, że to się sprzedaje, że to się likwiduje, tylko że się dofinansowuje, że się ściąga nawet za granicę menedżerów, którzy byliby w stanie, bo brakowało nam oczywiście na przykład wtedy specjalistów od marketingu, od nowoczesnej sprzedaży, od dystrybucji, wielu ekspertów, no ale to przecież byli ludzie, których można było za kilka tysięcy, tam wtedy jeszcze nie było euro, ale za kilka tysięcy, powiedzmy, marek wynająć i oni by dla nas pracowali, prawda, tak jak pracują dla korporacji w Niemczech czy we Francji. I mogliby ten nasz przemysł naprawdę na prostą wyprowadzić. Mogliby z tych zakładów, które często były wykupywane przez swoich konkurentów, bo to był chyba taki najbardziej rzucający się w oczy model prywatyzacji, to znaczy sprzedaż tak zwanym inwestorom branżowym, czyli zakład polski produkujący jakiś określony towar był kupowany przez swojego konkurenta z zachodu. Czyli często się sprowadzało do tego, że był zamykany, że likwidowany i ten konkurent dzięki temu kupował po prostu rynek. Czasem oczywiście inwestował, oczywiście, że są wyjątki od tej reguły. Ja mówię, proszę Państwa, na szczeblu generalizuję trochę. Oczywiście, że można wskazać jakieś przykłady zakładów, które ocalały, które w ciągu tych 20 lat się rozwinęły nawet. Niemniej jednak, jak popatrzymy w tej chwili na naszą gospodarkę, to bardzo byłbym wdzięczny, jakby ktoś z Państwa mi powiedział o jakimś polskim produkcie, który się przebił na skalę globalną. No ja mogę Pan. Proszę. Pierwsza sprawa, na przykład, wiecie, Pan wie, że Mercedes, najbardziej odpowiedzialna część, bo ze względu bezpieczeństwa, to są lampy. I cały reflektor do Mercedesa jest wyłącznie produkowany w Polsce. Nie, no to fajnie, nie, mnie chodzi o markę, wie Pan? No, poza tym, nie chodzi o markę. Się zgodzę z Pana tezą, którą Pan postawił, jeśli chodzi o ten ciężki przemysł, wie Pan, mam na ten temat. Może to dyskusja ale w każdym razie podam dalej, jeśli chodzi o współczesne produkty. Na przykład, nie wiem, czy Pan wie, że najlepsze gry komputerowe na świecie, kolosalne pieniądze są zarabiane właśnie w Polsce. A to jest najlepsza Że akurat mamy dwie gry komputerowe, które się sprzedały całkiem nieźle, to nie znaczy, że jesteśmy potentatem w tym zakresie. Jesteś. A to, co Pan powiedział, to jest właśnie przykład na to, co ja mówię, że jesteśmy producentem jednego podzespołu w Mercedesie. Czy to jest, proszę Państwa, coś, czym kraj prawie 40-milionowy w środku Europy może się chlubić, że produkujemy reflektory do Mercedesa? Większość podzespołów... No, ja proszę Pana, nie zrozumiał Pan pytania, przepraszam. Ja pytałem o markę, o taką markę, jaką jest na przykład Nokia, czy Samsung w Korei, marki globalne, markę, czyli korporację, która stoi za tą marką, która jest w stanie wyprodukować taki towar, który podbije po prostu świat. Solaris, ale to tylko tak... Solaris, prawda, to jest jedyny produkt, który... Zostawcie to na potem. Nie, oczywiście dyskusję będziemy prowadzili, tylko że może nie tak chaotycznie, prawda? Może dokończę i potem przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Solaris, tak, to jest jedyna marka, znaczy to nie, trudno nazwać globalną, nie, bo to nie jest duże w sumie przedsiębiorstwo, ale fakt, że autobusy Solaris można spotkać w zachodniej Europie, czy nawet poza kontynentem europejskim. No ale to jest właśnie wyjątek potwierdzający regułę. Bo jak na taki kraj jak Polska, z takim potencjałem, no to mieć jedną firmę w sumie średniej wielkości, która produkuje autobusy, to nie jest dużo. Więc
Mówiąc krótko, bo myślę, że bardziej o przyszłości będziemy mówili, czy o sytuacji obecnej niż o historii, ale chciałem zacząć od tych korzeni, jak gdyby, które określają to, gdzie jesteśmy. To jak gdyby zabrakło, proszę Państwa, moim zdaniem, czegoś, co się określa mianem polityki gospodarczej. Reformy Palcerowicza, mówiło się, że to jest jak gdyby, znaczy widziało się w nich całość przekształceń gospodarczych i finansowych państwa, struktury państwa, wtedy w latach, na przełomie 80-tych, 90-tych. Tymczasem to była część. Palcerowicz jest finansistą. Jest człowiekiem, który się zna na finansach, na walucie, on sobie postawił za cel ustabilizowanie złotówki. No nie mówię o innych celach, które również przy okazji tam realizowano, ale ustabilizowanie waluty. No ale proszę Państwa, cała reszta, tak zwana polityka gospodarcza, której kompletnie zabrakło. No, pierwszy minister gospodarki, czy Syryjczyk był ministrem gospodarki, transportu. No ale on był jak gdyby... Nie, gospodarki. No więc właśnie, to był człowiek, który powiedział, znacie Państwo jego słynne powiedzenie, że najlepszą polityką gospodarczą jest brak polityki gospodarczej. No i mamy teraz tego rezultaty. No jeżeli tak, jeżeli ktoś z takim nastawieniem bierze się za reformę, czy za przebudowę przemysłu, czy gospodarki, no to efekty są takie, jakie są. Więc Balcerowicz zdominował jak gdyby całość przekształceń gospodarczych, ale przez to one uległy absolutnie jednostronnemu wychyleniu, znaczy wszystko zostało podporządkowane kursowi i walucie, prawda? Natomiast cała reszta, czyli budowa siły gospodarczej państwa, odbudowa, przebudowa przemysłu, nie było nikogo, kto by się tym zajmował. Wszystkie prawie rządy, które były po 1989 roku, traktowały prywatyzację jako sposób zasilania kasy państwa i właściwie byle sprzedaż, niektórzy sprzedawali, już nie mówię o korupcji, oczywiście o tym, że wyprzedawano często poniżej jakieś śmieszne pieniądze, czy właśnie, że sprzedawano de facto rynek, likwidując tą produkcję, która miała miejsce w Polsce, która mogła być konkurencyjna, gdyby ją odpowiednio doinwestować, przekształcić, unowocześnić. Więc tak zasadniczo wyglądają, moim zdaniem, korzenie tej obecnej sytuacji w Polsce. W Europie te procesy oczywiście trochę inaczej przebiegały. Efekt jest taki, że spotykamy się teraz jak gdyby kryzys w Polsce, nasz wewnętrzny kryzys, wywołany brakiem polityki gospodarczej, wywołany tymi wszystkimi błędnymi decyzjami, które podejmowano przez 20 lat, spotyka się w tej chwili z kryzysem gospodarki, z kryzysem finansowym też bardziej, gospodarki zachodnioeuropejskiej. One się na siebie nakładają i skutki mogą być no, dosyć bolesne. Tutaj ja oczywiście prosiłem wszystkich moich rozmówców o przewidywanie, o to, żeby mówili, co sądzą o tym, kiedy nastąpi takie apogeum kryzysu, kiedy nastąpi jakby największe załamanie, czy w ogóle nastąpi, bo być może są i tacy eksperci, przecież słyszymy ich w telewizji, którzy mówią, że właściwie teraz są przejściowe trudności, a już w drugim kwartale nastąpi odbicie. I że już, a już w drugim półroczu to już na pewno. W drugim półroczu 2013 już na pewno nie będzie śladu po kryzysie. Nawet dzisiaj czytałem w Rzepie bodajże, wypowiadał się jeden z tych ekspertów, że właściwie to już widać, że wprawdzie jeszcze jest recesja, jeszcze widać to spowolnienie, ale już ewidentnie to jest koniec i nastąpi odbicie. Ja bym bardzo chciał, żeby nastąpiło odbicie, bo oczywiście nie jest chyba nikogo intencją, żeby nasza gospodarka kulała, bo się to przekłada na nasze codzienne życie, na nasze zarobki, na bezrobocie. Natomiast powiem tak, że trudno jest wskazać jakieś racjonalne przesłanki do tego, żeby ta gospodarka rzeczywiście się odbiła od dna i żeby nagle zaczęła się szybko rozwijać. Bo popatrzmy tylko na jedno, na to potężne zadłużenie, które my w tej chwili mamy. Zadłużenie, przy którym gierkowskie to jest pikusiu, to była 1/3 mniej więcej tego, co w tej chwili jest. A przypomnę, że zadłużenie gierkowskie skończyliśmy spłacać bodajże 3 miesiące temu. Przez 30 lat spłacaliśmy. Więc jeżeli obecne zadłużenie jest kilkakrotnie większe, to nawet jeżeli gospodarka jest bardziej rozwinięta niż wtedy, no to łatwo sobie wyobrazić, ile możemy spłacać, jak długo te długi, w których teraz tkwimy.
to, co nam ten rząd zafundował, to już będę na tym kończył, może przechodząc do takiej bieżącej bardziej polityki, to, co nam zafundował rząd Tuska przez ostatnie 6 lat, to jest iluzja dobrobytu. To jest po prostu, dając przykład z takiego życia codziennego, przykład rodziny, która wzięła sobie ogromny kredyt, którego absolutnie nie jest w stanie spłacić i sobie świetnie żyje. Kupili sobie nowy samochód, kupili sobie mieszkanie, jeżdżą sobie na wczasy zagraniczne, tylko że niedługo będą musieli zacząć spłacać raty tego kredytu, a nie mają pracy, nie mają z czego tego spłacać. Mniej więcej to jest chyba najlepsza analogia, bo proszę Państwa, czym, to znaczy produkcją czego my będziemy spłacać te kredyty, które zaciągnęliśmy? Czy stadiony coś wyprodukują? Albo nawet autostrady? A przecież na to głównie poszły te pieniądze, prawda? Oczywiście część poszła też do gospodarki, już wiem, bo tam ktoś może zwrócić uwagę, że no nie wszystko zostało zmarnowane z tych kredytów, nie wszystko zostało przejedzone. Nie wszystko poszło na stadiony, na euro, na różne tam, na kupowanie setek tysięcy miejsc pracy, urzędników w urzędach i tak dalej. Część, oczywiście, jakaś część z tych funduszy europejskich, które napłynęły w ostatnich latach, została gdzieś sensownie zainwestowana i coś z tego będzie, ale czy to wystarczy, żeby spłacić to zadłużenie, które przed nami, to szczerze mówiąc wątpię. Więc Gierek przy Tusku wygląda na odpowiedzialnego i dobrego lidera, ponieważ on przynajmniej za to, co za te kredyty, które brał, coś tam wybudował. No jednak powstały te różne Huty Katowice, te zakłady przemysłowe, kupiono różne licencje, na oczywiście nie wszystkie udane, ale niektóre z nich były na, jak na owe czasy, nowoczesne. Natomiast no, konia z rzędem temu, kto pokaże jakąś branżę czy gałąź przemysłu zbudowaną w ostatnich 6 latach. Łatwo pokazać te, które zlikwidowane. Oczywiście każdy widzi przemysł stoczniowy. A w 20 latach? No też. To jest, wie pan, no jak mówię, to jest całą ciągłość 20 lat niemalże. Brak polityki przemysłowej, brak budowy i tylko likwidacja pod hasłem właśnie, że ważne, żeby zlikwidować, żeby sprywatyzować, a co będzie potem, to się zobaczy. W każdym razie zabrakło, proszę Państwa, kogoś z wizją. Kogoś, jakiegoś ministra gospodarki, który by stanął obok Balcerowicza, który by mu się w pewnych rzeczach sprzeciwił, w pewnych rzeczach współpracował, prawda? Bo to przecież nie o to chodzi, żeby był konflikt, bo nie wszystkie decyzje Balcerowicza były błędne, tylko po prostu zabrakło mu partnera, zabrakło mu ograniczeń. Ktoś powinien w pewnym momencie powiedzieć nie. To nie jest to. No właśnie. Albo syryjczy. Więc no dobrze, to może na tym skończę tą garść luźnych refleksji i proszę. Znaczy, żeby była jasność, ja tej książki nie czytałem. Nie będę mówił o książce. Nie, przeczytam oczywiście, jak wiesz, kupiłem. Natomiast ja myślę, że się mylisz trochę w tej, będę tu adwokatem diabła trochę, a mianowicie wydaje mi się, że tu jest głębszy problem, to znaczy ty poruszyłeś problem kryzysu w Polsce, ten kryzys nie jest tylko w Polsce, ale jest w Europie, jest w Stanach Zjednoczonych. To jest, w Europie są takie wyspy, które rzeczywiście kryzys ich tak nie dotknął i tu myślę akurat o krajach skandynawskich. A dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że to jest jedyna wyspa taka, w której nie rządzi taki pomysł, który rządzi w całej Europie i w Stanach, a mianowicie i taka ideologia liberalno-demokratyczna, która zastąpiła oczywiście komunizm i teraz nową przewodnią siłą filozoficzną jest liberalna demokracja i ono rządzi tak, jak rządzi i tu bez względu na to, czy to byłby Syryjczyk, czy ktoś inny, to taki był pomysł na Polskę po 1989 roku i to jest pomysł Tuska, to jest pomysł PiS-u wcześniej, Unii Wolności. Od początku był taki pomysł, żeby budować takie państwo, jak nam Europa zafundowała i okazało się, że to
doprowadziło do kryzysu nie tylko w Polsce, bo to ten kryzys jest i we Francji, i w Hiszpanii, w Portugalii. O Cyprze już nie wspomnę. I można się oczywiście tu kłócić, prawda, czy lepiej, gorzej prywatyzowano, bo ja się pewnie z Tobą zgodzę, że w wielu miejscach ta prywatyzacja była obarczona także nawet kryminalnymi pierwiastkami, ale to ona i tak byłaby, te przedsiębiorstwa i tak byłyby sprywatyzowane, bo taki pomysł był na Polskę po 1989 roku. I chciałbym, żebyś coś na ten temat powiedział, bo mnie się wydaje i zgadzam się tu, bo niedawno słuchałem Ryszarda Bugaja, który twierdzi, że to jest w ogóle kryzys kapitalizmu nastąpił tego typu w Europie i na świecie i że to dalej w ten sposób iść nie może. To niewątpliwie jest racja, że to gołym okiem widać, prawda? To jest oczywistość, że jest kryzys kapitalizmu w tej postaci, w jakiej go w tej chwili znamy. Ale czy tutaj winna jest, jak mówisz, liberalna demokracja, to ja nie wiem, bo nie ma takiego prostego przełożenia pomiędzy polityką a gospodarką. To, co się stało w tej chwili na Zachodzie i w Stanach również, to jest w dużej mierze coś, tak jak jeden z wywiadów w książce jest zatytułowany, że po prostu bankierzy przejęli władzę. To już nie jest liberalna demokracja. Jeżeli mamy taką sytuację, że, jak mieliśmy kilka miesięcy temu, w zeszłym roku, że kanclerz Merkel, czyli przywódca najpotężniejszego kraju, de facto lider Unii Europejskiej, prawda, była przeciwna temu, żeby Europejski Bank Centralny, czyli bank głównie jak gdyby oparty na, że tak powiem, aktywach niemieckich, żeby ten bank skupował bez ograniczeń obligacje, czyli długi de facto innych krajów Unii Europejskiej, była temu przeciwna. Nie dziwię się. A co się stało? Szef tegoż banku, czyli Mario Draghi, Włoch, zdecydował, że bank będzie. I postawił na swoim, proszę Państwa. Już nie mówię, że to było w interesie Włoch również, bo to też ciekawostka. No niemniej jednak to pokazuje, kto rządzi w Europie. No jeżeli kanclerz Merkel nie ma, jak się okazuje, wiele do powiedzenia, my oczywiście cały czas jesteśmy jak gdyby w strefie wpływu niemieckich, więc u nas ma ona sporo do powiedzenia. Natomiast jak przychodzi do najważniejszych decyzji, bo to była decyzja, która pociągnęła za sobą setki miliardów euro, które ten bank centralny europejski wydawał potem. Już około wręcz, to będzie zdaje się 900 miliardów euro. Linia kredytowa 3000 miliardów. No tak, ale ile w tej chwili już wydano. Więc proszę Państwa, to nie jest już liberalna demokracja tak do końca, bo liberalna demokracja, tak jak ją sobie w tym XIX-wiecznym sensie wyobrażaliśmy, czyli trójpodział władzy, prawda, równoważenie się, teraz to Rafał Ziemkiewicz bardzo, bardzo celnie ujmuje w swoich tekstach, że właściwie rządzą takie konglomeraty. Konglomerat złożony z banku, czy tam szerzej grupy finansowej, grupy medialnej, która jest podporządkowana tej grupie finansowej i polityków, którzy są takimi rzecznikami, czy tak powiem, rzecznikami prasowymi tej potęgi gospodarczo-medialnej. Więc to jest dalej od takiej klasycznej demokracji liberalnej, z którą mieliśmy do czynienia. No i jak każdy ludzki system, tak i ten system się wyradza. To znaczy, jeżeli brak kontroli właśnie demokratycznej, jeżeli ci bankierzy praktycznie posiadają władzę de facto nieograniczoną często, czy słabo ograniczoną, no to dochodzi do takich skandali, z jakimi właśnie od 2008 roku jesteśmy od kryzysu bankowego, finansowego w Stanach Zjednoczonych. Przecież widzimy to co tydzień, co miesiąc przychodzą takie informacje o tych setkach milionów, które zarabiają bankierzy. I co więcej, oni zarabiają nawet jak klienci ich banków tracą. To znaczy, jeżeli bank bankrutuje, jeżeli, nie wiem, towarzystwo ubezpieczeniowe upada, to ci ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, czyli szefowie, nie tylko nie ponoszą żadnych konsekwencji, ale odchodzą często po prostu z milionowymi czy miliardowymi wynagrodzeniami, apanażami i tak dalej. Więc ten system właśnie już mało się, że tak powiem, do liberalnej demokracji mało ją przypomina. Natomiast to, co powiedziałeś, jest
w jednym aspekcie oczywiście bardzo celne. To znaczy, że rzeczywiście północna Europa, czyli Niemcy, Skandynawia, Holandia, to takie jądro jak gdyby Unii Europejskiej, ma zdrową gospodarkę. Tam póki co kryzysu nie ma. To zresztą jest jeden z powodów, dla których te napięcia w Unii Europejskiej mogą osiągnąć bardzo duży rozmiar, no bo skoro południe, ta strefa Morza Śródziemnego, te wszystkie kraje od Grecji, Włochy, Hiszpania, Portugalia są chore, są zadłużone, ich gospodarki również realne upadają, nie tylko finansowo bankrutują, ale również produkcja się zmniejsza, bezrobocie rośnie i tak dalej, a północ jest zdrowa, no to pytanie, po pierwsze, dlaczego tak się stało i tym się zajmujemy w książce, bo to był bardzo przewrotny mechanizm ekonomiczny, który do tego doprowadził. No ale po drugie, jakie będą tego konsekwencje? No jak długo jeszcze ta sytuacja tej nierównowagi, tego rozziewu pomiędzy Europą Południa i Europą Północy będzie trwała? Czy jedna waluta może obsługiwać tak kompletnie różne światy gospodarcze, prawda? Jest w tej chwili taka teoria, że powstanie zapewne tak zwane Nord Euro, czyli takie mocniejsze euro, powiedzmy niemieckie, czy tam właśnie złożone, jakby obsługujące tą grupę krajów, no a te kraje południowe jednak nie wytrzymają strefy euro. Zobaczymy. Pytanie tutaj też o siłę gospodarki niemieckiej, bo tam na niej w tej chwili się wszystko opiera i Niemcy, którzy bardzo skorzystali w sumie na tym kryzysie, czy oni nadal będą chcieli utrzymywać te bankrutujące kraje południa, czy jakoś dofinansowywać je, czy też stwierdzą w pewnym momencie, że im się to już przestało opłacać, że już co się dało, to wyciągnęli i się to jakoś rozleci. Kupią sobie te kraje po prostu. Ja chciałem z Adamem się nie zgodzić, albo zapytać go, co on miał na myśli, kiedy mówił, że pomysł na Polskę to będzie tak jak w Europie. Bo nawiązując do Rafała Zienkiewicza, to było całkiem inaczej. Pomysł na Polskę był, tylko całkiem inny. Mianowicie Polska niewolnikiem Europy. I wydaje się, że u źródeł tego kryzysu gospodarczego leży jakaś zapaść mentalna, że z góry założyliśmy, że niczego nie potrafimy i będziemy służyć Europie. W związku z tym, po co nam przemysł? Będziemy w usługach, czyli personelem, który wykona polecenia mądrzejszych od nas. I ten pomysł na Polskę chyba teraz dramatycznie dociera do nas i grozi nam prawdziwą katastrofą. I wydaje się, że właśnie to nie sfera gospodarki tutaj jest tak bardzo istotna, tylko sfera jakiegoś celu ogólniejszego, któremu ta gospodarka będzie podporządkowana. Pewna analogia może być między systemem bankowym, który zaczął dominować nad całym życiem gospodarczym, politycznym i to jest coś nienaturalnego. I można by zapytać tak, z kolei, nie co się stało z bankami, tylko co się stało z rządami, które ładują nasze pieniądze w te banki. Co się z tymi rządami stało? W związku z tym pytanie, czy twoi rozmówcy na przykład dają odpowiedź na pytanie, jeśli przywódcy światowi, no łącznie z amerykańskimi, nie są szaleńcami, to w co oni grają? Czy grają na przykład na to, że porządzimy jeszcze 2-3 lata, a po nas to już nieważne? Czy też grają na to, że jednak jest to jakaś recepta na wyjście z takiej patowej sytuacji. Bo trudno jednak założyć, że to są szaleńcy, co na naszym krajowym podwórku można by nawet założyć. Ale jeśli się spojrzy na tych ludzi, trudno pomyśleć, że oni myślą w perspektywie 5-letniej. Czy zatem jest jednak taka alternatywa liberalna, że to się przekręci? Czy też będzie to, co prorokuje Rafał Zienkiewicz, że to się przekręci, ale już całkiem źle? Czyli będzie jakaś totalna zapaść i degrengolada? Zacząłbym od jakości tych liderów, o których mówiłeś.
Czy szaleńcami to może nie są, chociaż jak patrzymy na Koreę w tej chwili, to tam, gdzie to widać, że są i wariaci wśród nich. No ale wracam do Europy. Proszę Państwa, jakość tych liderów europejskich nie jest powalająca. Bo jak popatrzymy na źródła tego, co się stało na Cyprze, to tą decyzję o tym opodatkowaniu, czy tam zabraniu części depozytów ludziom, podjęła ta tak zwana trojka słynna, a na czele tej trojki z Unii Europejskiej stoi pan, który był swego czasu króciutko ministrem finansów Holandii, który skończył ekonomikę rolnictwa. I to ten człowiek podjął decyzję, głównie on, prawda, bezprecedensową, to znaczy taką, która ugodziła w podstawy systemu i która być może wywołała po prostu taką falę kryzysu, że przewróci kolejne kraje w tej chwili. W każdym razie on podjął tą decyzję, żeby złamać tą taką, wydawało się, żelazną zasadę, że depozyty do 100 tysięcy euro są gwarantowane, bezpieczne. Wszyscy Europejczycy, no tam to są do pewnych granic, no ale też najbogatsi się nie muszą i tak bać, jak mają powyżej 100 tysięcy euro, ale ci średni i biedni, jak mają odłożone swoje oszczędności całego życia w banku w zachodniej Europie, to te oszczędności są bezpieczne, bo państwo im nie gwarantuje. I ten człowiek po prostu prowadził do tego, że ta zasada, na której opierało się zaufanie do całego systemu bankowego w Europie, padła w jeden weekend. Ponieważ okazało się, że ludzie mogą zostać pozbawieni właśnie tych oszczędności. Ostatecznie do tego, jak Państwo wiecie, nie doszło, bo tam po negocjacjach zrezygnowano z opodatkowania tych depozytów poniżej 100 tysięcy euro. No ale okazało się, że po prostu nie ma nic stałego, nie ma nic niewzruszonego w tym systemie finansowym. No i zobaczymy właśnie, jak przyjdą dane za najbliższe tygodnie, czy na przykład Włosi, Hiszpanie nie zaczną wycofywać swoich wkładów z banku. Ja bym się dziwił, gdyby nie zaczęli tego robić, bo przecież każdy może się spodziewać, że następnym krajem będzie właśnie któryś z tych dotkniętych podobną sytuacją jak Cypr. Więc każdy rozsądny człowiek wyjmie pieniądze z banku, ale zobaczymy. A to z kolei doprowadzi do dalszej fali. No ale przepraszam, ale można powiedzieć, no i co się stało? Przecież jeżeli zajdzie konieczność, to odbierze się nie tylko tym, którzy mają 100 tysięcy, ale i tym, którzy mają 10 tysięcy. To jest takie, no wydaje mi się, naiwne tłumaczenie, że nie zachowano granicy 100 tysięcy. Przecież za chwilę, co będzie za problem, żeby powiedzieć emerytury nasze, to nie będzie 100%, tylko będzie 50 albo 30. Wydaje się, że ten proces właśnie jakby się zaczął. Pytanie byłoby tylko, jak on długo będzie trwał. Czy mędrcy od gospodarki na ten temat coś mówią? Ja na to pytanie Państwu nie odpowiem, ponieważ bym wtedy zdradził puentę, więc to tak jakby opowiedzieć koniec filmu, prawda? Bo to było główne pytanie, które ja zadawałem rozmówcom moim właśnie w tej książce. To znaczy, kiedy nastąpi dno kryzysu, jak długo będzie trwał? Jakie będą jego rezultaty. Więc mogę dodać, że odpowiedzi były różne, to znaczy nie było jakiejś jednomyślności wśród nich, ale to też myślę jest cenne, bo jak gdyby każdy z tych ekspertów, myślę, potrafił wskazać na różne aspekty tej sytuacji, istotne aspekty tej sytuacji i w ten sposób utworzyła się taka jak gdyby panorama całości, prawda? No bo zwykle jest tak, że ktoś jest specjalistą od tego, jeden tam o demografii więcej mówił, drugi o bankach, trzeci o tym. I w sumie to daje jak gdyby całościowy ogląd sytuacji. Nie jest to jakieś jednostronne i takie wąskie. Więc jak to się potoczy, to jeszcze zobaczymy. W każdym razie jak na razie, chociaż książka była skończona już ponad 2 miesiące temu, no to co się stało na Cyprze... Niech pan włączy. Włączony. To, co się stało na Cyprze, pokazuje, że przewidywanie jak gdyby... Jest świeczka. Przewidywanie... Mam mówić ze świeczką. No zapalić już. Barze coś tego. Scenariusze nakreślone przez coś tam się... No właśnie, kryzys. Tak za nim stoi. Więc zaczyna się realizować scenariusz, który może być takim scenariuszem domina.
to znaczy może się zacząć od Cypru, a potem mogą pójść kolejne kraje. Zobaczymy to już naprawdę w ciągu miesiąca, dwóch będzie widać, w jakim kierunku to pójdzie. Natomiast jednak Polska jest tutaj nieco izolowana, to znaczy przebieg wydarzeń u nas nie jest tak ściśle do końca powiązany z tym, co się dzieje w zachodniej Europie. Nasza gospodarka jest jednak odrębna i samodzielna. I nasz kryzys ma nieco inne przyczyny i może mieć, w mojej opinii, dużo głębszy przebieg, dużo poważniejszy, może mieć charakter niż to, co się będzie działo w zachodniej Europie, ponieważ tam, nawet w tych krajach południa, we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, jednak przemysł nie zlikwidowano w ciągu ostatnich 20 lat. To nadal są potęgi przemysłowe, chociaż oczywiście w tej chwili, ponieważ kuleje kredyt, to produkcja spada i jest ogromne bezrobocie. Problemy mają, no niemniej jednak tą bazę przemysłową oni mają. I zakładając, że oddzieliliby się od strefy euro, gdyby ich waluty uzyskały konkurencyjność, znaczy ich produkty odzyskały konkurencyjność, która w tej chwili ze względu na to, że są w strefie euro, jest taka, jaka jest, czyli niska, no to ich gospodarki by się mogły odbudować. To każdy ekonomista praktycznie o tym wie, że gdyby dysponowali narzędziem w postaci własnej waluty, która mogłaby zostać zdewaluowana, a co pomogłoby ich eksportowi, produkcji, i to by doprowadziło do odbudowy gospodarki tych krajów południa Europy. No niemniej jednak tkwią w tej strefie euro, nie zamierzają z niej wychodzić i kryzys się ciągle pogłębia. Natomiast my mamy własną walutę i to do tej pory wystarczało. To znaczy rzeczywiście, jak Państwo pamiętacie, złotówka została zdewaluowana w ciągu ostatnich lat około 20-25%. Przecież. Więc mieliśmy potężną już dewaluację złotówki i to nam nieco pomogło, ale to nie była zasługa rządu, to były procesy, na które rząd wielkiego wpływu nie miał. Natomiast polityka rządu polegająca na zadłużaniu doprowadza do tego, że w pewnym momencie to może wybuchnąć, znaczy nałożą się na siebie te problemy, które mamy w zakresie realnej gospodarki, czyli spadek produkcji i konieczność spłaty zadłużeń. No już w tej chwili przecież musimy spłacać wszystkie podatki, które płacimy na PIT, czyli wszystkie nasze podatki osobiste, idą w tej chwili na spłatę zadłużeń. Odsetek od zadłużenia. Nie zadłużenia samego. Odsetek od zadłużenia państwa. Więc to jest taka skala, proszę Państwa, i pogratulować tylko ministrowi Rostowskiemu talentów medialnych i PR-owskich, że potrafił to tak znakomicie poukrywać, posprzedawać publicznie. Tutaj zresztą z Tuskiem mogą sobie podać rękę, bo obaj są bardzo sprawni propagandowo. No ale kiedyś ta realna gospodarka się upomni, myślę, o to już piękne słówka na konferencjach prasowych nie wystarczą, jak przyjdzie do spłacania tych kredytów. No i wtedy może być nieciekawie. Nie mówię tego, żeby straszyć, chociaż perspektywa jest rzeczywiście niedobra. Ale zakładając, że ten rząd by upadł, że powstałby, nie wiem, powiedzmy po wyborach za 2 lata nowy rząd, no to ten nowy rząd musiałby naprawdę postawić na bardzo mądrą politykę gospodarczą i na pewno zabrałoby to przynajmniej rok albo dwa, żeby zacząć odbudowywać siłę polskiej gospodarki i wychodzić z tej sytuacji, w której jesteśmy teraz. Także tu łatwego wyjścia z tej sytuacji nie będzie, ale oczywiście, że wyjścia są. No tu trzeba tylko pomysłów, trzeba wizji, trzeba odpowiednich... Ja zwykle pokazuję, że każdy z nas, każdy Polak, łącznie z nowonarodzonym Oseskiem w tej chwili, ma na głowie dług w wysokości około 30 tysięcy złotych. Każdy. A zatem rodzina 3-4-osobowa, łatwo policzyć. A propos liczenia PKB, to faktycznie to jest, jak wszystkie statystyki, to jest złudne. To znaczy, nie można, bo to jest metoda Tuska, prawda? Bo podają, proszę Państwa, taki świetny przykład, właściwie 2 przykłady można podać na to, jak mylące są statystyki. PKP. PKP było kiedyś jedną firmą. W tej chwili to jest około 150 spółek. Wiecie Państwo, jak urósł PKB dzięki temu? Ponieważ w tej chwili każdy obrót między tymi 150 spółkami
jest wliczany do PKB. PKB rośnie, prawda? Chociaż niczym się to nie różni od tego, co było wcześniej. I to samo bardzo podobnie przeliczono na Łotwie bodajże, która jest niedużym krajem, tam prawda, wielkości nie, Warszawy. Tam dokładnie to samo nastąpiło. W momencie, kiedy te wielkie sowieckie przedsiębiorstwa, które były, zaczęto dzielić na mniejsze, nastąpił ogromny skok PKB. No bo to, co było poprzednio ukryte wewnątrz korporacyjnych, jak powiedzieli już mówiąc dzisiejszym językiem, czyli wewnętrznych rozliczeniach pomiędzy nimi, nagle stało się po prostu czynnikiem wzrostu PKB. Natomiast no, do tego, co pan powiedział, no nic zaraz nie czuję, ja się zgadzam, żeby nie było nieporozumienia. Nie mówię, że Balcerowicz miał wyłącznie zasługi. Ja powiedziałem, że postawił sobie za cel ustabilizowanie waluty i to zrobił. Nie mówiłem o całej, bo trudno mówić o wszystkim, nie mówiłem o całej negatywnej stronie jego działalności, a także o aferach, bo pan zaczął mówić o tej aferze kursowej, no to wiadomo, no to wyprowadzono wtedy... Złośliwie powiem, panie redaktorze, że ustabilizowano cudze waluty przede wszystkim. To naszym kosztem. Wyprowadzono wtedy rzeczywiście, trudno nawet policzyć ile miliardów dolarów, ale na prywatyzacji stracono. Ale to, nie ma, bo ja chciałem raczej mówić o takich sprawach, że tak powiem, o mechanizmach gospodarczych, nie o poszczególnych aferach, bo gdybyśmy... Historia afer w III RP, począwszy od tej afery kursowej, już jeszcze wcześniej był oscylator Baksika i Arbi i tak dalej. Tych afer to po prostu też mieliśmy, a każda z tych afer, proszę państwa, no to są przecież miliardy wyprowadzane z naszych kieszeni. Także dlatego mówiłem raczej o sprawach mechanizmu, bo zależało mi na tym, żeby pokazać, po pierwsze, jak znaleźliśmy się w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, a po drugie, no, gdzie szukać rozwiązań, to znaczy, gdzie szukać jakiejś nadziei na przyszłość. No, jak się naświetli korzenie kryzysu, to wtedy można zacząć szukać rozwiązań. Jak się nie wie, skąd on wynika, albo ma się fałszywy obraz sytuacji, no to nie ma też szans. Chciałem pana zapytać, czy któryś z pańskich rozmówców mówił o sposobie emitowania pieniędzy? Jeszcze niedawno był to taki temat, taki trochę tajemniczy. W tej chwili właściwie wszyscy dyskutują o tym otwarcie, nawet bodaj w listopadzie Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił taki potężny 50-stronicowy raport, który mówi, że jeżeli nie podwyższymy rezerwy frakcyjnej do 100%, czyli nie będzie pełnego pokrycia, no to po prostu nie ma takiej możliwości, nie ma takiego przemysłu, który by zdołał tak szybko rość, jak rosną właśnie te różne dźwignie, bo powiedzmy w Polsce jest dźwignia 1 do 28, ale podobno niektóre banki stosowały 1 do 140, czyli pod zastaw 1000 zł w Polsce można pożyczyć, bank może pożyczyć 28 tysięcy i to oprocentować. Załóżmy, że to jest oprocentowane na 5%, to sobie liczyłem, bo jestem słaby z matematyki, to ze 100 zł bank ma ze 1000 zł 1400 zł po roku samych odsetek. Jeżeli do tego doliczymy jeszcze, że pan jest cybernetykiem, to pan świetnie liczy, że jest przyrost wykładniczy, prawda? No to wtedy żadna, właściwie w naturze tylko nowotwór, rak w ten sposób rośnie, nic innego. Więc czy któryś z pańskich rozmówców mówił o tym takim podstawowym mechanizmie, którego jeżeli nie zmienimy prawa, nie da się po prostu pokonać? I jeszcze, nie wiem czy o tym mówić, ale jeden taki bardzo mało wykształcony, ośmieszany polityk, z którego powiedzmy nie był to też mój autorytet, to dzisiaj właśnie Międzynarodowy, wszyscy wiemy o kim mówił, Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi jego głosem, a ostatnio szef nadzoru finansowego Wielkiej Brytanii znowuż powiedział jego głosem i no, wygląda na to, że ta dyskusja polskich ekonomistów jest kompletnie skompromitowana przez człowieka, który nie tylko nie był ekonomistą, ale w ogóle nie miał żadnego wykształcenia. Dziękuję. Oczywiście, że to jest jeden z głównych tematów książki. To jest podstawowe pytanie właśnie o to, jak to się stało, że ta realna gospodarka, czy raczej inaczej, że banki i system finansowy tak kompletnie oderwały się od realiów. Bo to, co się dzieje w tej chwili, to
ktoś to próbował obliczyć, ile w tej chwili w świecie jest, że tak powiem, wartości aktywów finansowych. To znaczy, jak się policzy wszystkie jest policzone, 99,8. Były próby policzenia, ale to się skończyło na tym, że jak powiedział słusznie profesor Rybiński, są jakieś pierdyliardy tych dolarów. Nikt tego nie wie, ile tego jest, po prostu kiedyś w dawnych zamieszkłych czasach to było powiązane ze złotem. Waluta. I wiadomo było, że tego jest tyle, a tyle. Kredyt też był w rozsądnych granicach. Teraz to kompletnie nie ma jedno z drugim nic wspólnego. No, po prostu jeden bank z drugim, czy Rezerwa Federalna Amerykańska, czy Europejski Bank Centralny, o czym mówiliśmy wcześniej, po prostu jak mają potrzebę, to uruchamiają prasy drukarskie i sobie dopisują zera na kontach. No tak, ja mówię w przenośni oczywiście, wiadomo, że teraz to już nawet nie trzeba drukować, bo to wszystko jest na kontach elektronicznych. I sobie te miliardy, czy setki miliardów dopisują. Oczywiście, że do pewnego momentu tak można, ale jak w każdej grze przychodzi moment, kiedy się mówi sprawdzam. Kiedy ten moment nadejdzie, to jest największa zagadka. Próbujemy w tej książce odpowiedzieć na to pytanie, ale to się okaże dopiero, że tak powiem, jak odczujemy to wszyscy na własnej skórze. Być może właśnie teraz to odczujemy, bo to, co się stało na Cyprze, moim zdaniem, no to może być taka pierwsza kostka domina. Ale być może jeszcze ten system ma jakieś rezerwy, może jeszcze w tym Europejskim Banku Centralnym uruchomią to dopisywanie zer kolejny raz, może jeszcze na rok czy na dwa wystarczy. No ale jak to z kolei ktoś powie sprawdzam za te dwa lata, to wtedy dopiero będzie potężne tąpnięcie. To będzie dużo potężniejsze niż byłoby teraz, no bo to jest reguła, prawda? Jeżeli kryzys, ten klif fiskalny, jak to się w Stanach w tej chwili mówi, narasta, oni go tak z roku na rok łatają, ale w końcu, jak go nie dadzą rady załamać, to będzie tak potężny, że też ten cały świat pewnie odczuje. A czym to się może skończyć? Bo nie ma to snuć takich katastroficznych wizji, że w ogóle wszystko nie będzie nic, jak mówił znany bloger, prawda? Nie no, coś będzie, proszę Państwa, bo te pieniądze w dużej mierze, które te nasze banki, nasze mówię, europejskie czy amerykańskie, tak nieodpowiedzialnie emitują, gdzieś trafiają te kredyty. I na przykład trafiają w dużej mierze w tej chwili do Chin. Chiny są w tej chwili potężnym kredytodawcą dla Europy, dla Stanów Zjednoczonych i już pewne jaskółki tego, jak to się może skończyć, są. Na przykład Chiny są w tej chwili de facto właścicielem portu w Pireusie, największego greckiego portu, ponieważ dla nich oczywiście to jest konsekwencja tego, że Grecy się zadłużyli, muszą to jakoś spłacać, no i Chińczycy sobie zażyczyli, że na 20, bodajże czy 25 lat biorą w leasing port w Pireusie. Port w Pireusie jest chiński. A port w Pireusie dla Chińczyków, którzy żyją oczywiście z eksportu, znaczy żyją w tym sensie, że ich gospodarka zarabia na eksporcie, no port w Pireusie jest dla nich taką idealną bramą wjazdową do Unii Europejskiej. Mają w tej chwili kontrolę nie tylko nad produkcją w swoich tam fabrykach, gdzie to tysiące ludzi w takich warunkach, o jakich wiemy, pracuje i wytwarza te dobra, ale potem jak to wysyłają statkami, no to mają kontrolę i wiedzą, że te towary dotrą do europejskiego systemu gospodarczego, ponieważ mają swój port. To jest tylko taka jaskółka, prawda? Taka jaskółka, która pokazuje, jak to się może skończyć w Europie, bo te były wprawdzie te takie miejskie legendy o kupowaniu wysp greckich przez Niemców, prawda, czy wzięciu w zamian za zadłużenie. Na razie do tego nie doszło, natomiast Chińczycy już tutaj stawiają pierwsze kroki. A Cypr im się nie podobał? Cypr im się nie podobał? Nie no, Cypr to się w tej chwili Niemcy z Rosjanami jak kłócą, prawda, bo to... Proszę bardzo, następne pytania. Ja chciałem zapytać, czy państwo rozmówcy dostrzegli rolę mafii w Polsce? Na przykładzie mafii pruszkowskiej, która w latach 90. została rozbita i zlikwidowana. Natomiast pieniądze tej mafii nie zostały naruszone. I ta mafia połączona jest. Ona jest połączona tak samo z mafią włoską. Pewnie nie tylko. Nie przeszkadzaj, przepraszam, ja krótko będę.
I tam jest taka rzecz, że te pieniądze chodzą dalej. Mało tego, nacisk tych wielkich pieniędzy na polityków wszystkich opcji, na uchwalanie tego jest przemożny. Oni powiedzieli, nie odpuścimy nikomu. Jednych wykańczają, drugich popierają. To wszystko. Wie pan, no, trudno się zajmować wszystkimi aferami. Ale to jest, to jest jako zjawisko stałe. Ja wiem, tylko wie pan, efekty, wpływ na gospodarkę całego kraju, takiej afery z mafią Pruszkowską, która nie wiem ile mogła nas kosztować, może 2 miliardy złotych, może 4 miliardy złotych nawet. To jednak, no to są wielkie pieniądze, ale chodzi o to, że wie pan, jakiś ułamek procenta w podatku, na przykład nie wiem, ten 1% VAT-u, który nam podniesiono, prawda, rzekomo tylko na 2 lata, ale teraz będzie to przedłużone, to się przekłada, my tego nie odczuwamy, ale to każdej polskiej rodzinie zabiera ileś tam set złotych rocznie, prawda? Podobnie jest, dobry przykład to jest tą ceną rosyjskiego gazu, której my nie odczuwamy praktycznie, bo płacimy te rachunki co miesiąc, kupujemy jakieś wyroby plastikowe, nieplastikowe, w których ta nadwyżka ceny rosyjskiego gazu, którą płacimy Gazpromowi, gdzieś tam jest ukryta. Ale proszę Państwa, jak się to policzy, ja to akurat policzyłem w takim artykule w Gazecie Polskiej kilka tygodni temu, jak policzy się tą cenę, którą my nadpłacamy Gazpromowi w porównaniu z ceną, jaką płacą za gaz z Gazpromu Niemcy. My płacimy dużo więcej niż Niemcy. To okazuje się, że każdy z nas, proszę Państwa, płaci do kasy Gazpromu, czyli de facto Putina, 500 zł rocznie. Każdy z nas, jak tu siedzi, to każdy Polak, prawda? Więc jest to jakiś pieniądz, prawda? No jak się to pozbiera, to wychodzi z tego ładnych parę miliardów. No ale bardziej przemawia mi się do każdego z nas ta suma 500 zł niż parę miliardów, które Polska dopłaca Gazpromowi dzięki umowie, którą podpisał swego czasu pan Goryszewski, potem potwierdził ją pan Pawlak. No i przez, szczęśliwie jeszcze przez bodajże 20 lat będziemy wszyscy ten gaz przepłacać. A może mniej nawet, ile to, do 2000 bodajże, 23. Chyba, no właśnie. No więc jeszcze będziemy parę lat przepłacać, także możemy sobie pogratulować, dzięki nam Putin kolejne miliardy będzie sobie mógł gdzieś tam w bankach odłożyć, a państwo rosyjskie będzie silniejsze. Że nawet jak to było 10 czy 20 miliardów dolarów, to w porównaniu ze stratami, które ponosimy wskutek złej polityki gospodarczej albo jej braku, a co się przelicza na setki miliardów, to jednak jest tylko margines, no ta cała przestępczość. Oczywiście, że potężny margines, też należy z nim walczyć, ale po prostu brakuje całościowej polityki gospodarczej, brakuje rządu, który by rzeczywiście postawił na rozwój polskiej gospodarki, na to, żeby to, o czym już wspomniałem, na to, żeby w Polsce się tworzyło branże przemysłowe, jak w II Rzeczpospolitej, żeby się budowało ośrodki przemysłowe, a nie likwidowało. No bo zlikwidować to każdy głupi potrafi, co pokazał Tusk, prawda, likwidując przemysł stoczniowy i likwidując tym samym kilka polskich regionów, prawda, bo to przemysł stoczniowy to przecież tylko był, że tak powiem, rozsadnik dobrobytu dla tamtych ludzi. No teraz ci ludzie mogą na terenie stoczni kupować w Biedronce, prawda? No i tak wygląda polityka gospodarcza tego rządu. Ciekawe, czy te obroty mafii też chodzą do PKB? To chyba jest obrót gospodarczy. No panie Władysławie, szara strefa przecież. No ale chodzą. Ta kategoria jest znana. Tak, chodzą. Szara strefa w Polsce jest kluczem do wzrostu PKB i nie należy ją tak bardzo ponownie. No właśnie, bo jest nie była taka szara, to tych podatków, które by zamiast działalność gospodarczą reanimować, to by po prostu reanimowały dalej kasę trwonionych pieniędzy, prawda? Zbiornik trwonionych pieniędzy. Proszę bardzo, proszę przedstawić. Henryk Bieńkiewicz, emerytowany filolog, a zatem nie będę aż specjalista. Nie będę aż tak głęboko poruszał różnych spraw ekonomicznych. Natomiast jedna mnie sprawa interesuje. Czy któryś z rozmówców, pana redaktora, powiedział, że należałoby wrócić do znanej w ekonomii politycznej, znanego zjawiska, parytet złota? Dlatego, że
kiedy zrezygnowano, a ja zacząłem studia w 1962 roku, profesor, który nie miał prawa wykładania w okresie Bieruta, nas po prostu oczarowywał w kolegium nowym. I cała ekonomia nam tak się podobała, dopiero jak przyszła ekonomia socjalizmu, ni cholery żeśmy nie rozumieli. Więc jeżeli nie będzie powrotu do pokrycia każdej waluty w złocie, no to kryzysy będą permanentne, na mój, że tak powiem, nieekonomiczny umysł. Czy któryś zająknął się, że to byłaby metoda... Tak, to na pewno to jest warte rozważenia, może nie do końca taki czysty, stricte parytet złota, jaki obowiązywał tam 100 lat temu, bo jednak czasy się zmieniły. No niemniej jednak na pewno jakieś kotwice dla tego systemu finansowego, który w tej chwili mamy, dla tego systemu bankowego i finansowego by się przydały. No bo on w tej chwili przypomina po prostu balon, który kompletnie się oderwał od ziemi, gdzieś tam sobie szybuje i te właśnie pierdyliardy dolarów gdzieś tam krążą pomiędzy kontami, pomiędzy giełdami, nie mając kompletnie żadnego związku. Natomiast w pewnym momencie one wywołują kryzysy, bo właśnie w pewnym momencie ktoś, na przykład taki Soros, prawda, wchodzi i mówi sprawdza, bo już to zrobił przecież, doprowadzając do bankructwa kilka krajów, prawda, czy tam wyciągając z nich potężne właśnie miliardy dolarów. Więc oczywiście, że parytet złota to było coś, co wiązało jak gdyby system walutowy, system finansowy z realiami, bo złoto jest realne, prawda? Natomiast są też inne sposoby, to już są może zbyt specjalistyczne rozważania dla ekonomistów, ale na pewno myślę, że jak wyjdziemy z tego kryzysu, jak Europa i zresztą świat wyjdzie z tego kryzysu, no to czy właściwie, żeby wyjść z tego kryzysu, to będzie konieczne wprowadzenie tego rodzaju kotwic, czyli powiązania, którego w tej chwili nie ma de facto, pomiędzy realną gospodarką, pomiędzy tym, co się produkuje w hutach, w zakładach, które produkują samochody, z tą całą sferą krążących gdzieś tam akcji, aktywów finansowych, walut, przeliczników, derywatywów i tak dalej, które już po prostu są w tej chwili kompletną utopią i na których tylko żerują właśnie ci, którzy w tym świecie, takie rekiny właśnie, które się poruszają w tym świecie, a potem biedni ludzie płacą właśnie swoimi wkładami w bankach, które chcieli sobie na starość oszczędzić, prawda, jak Zbryjczycy. Nie mówię o tych Rosjanach, tylko o Zbryjczykach. Może ja tak... Proszę bardzo, może Państwo tam... Moje nazwisko Połcik, ja od kilkunastu lat zajmuję się uwłaszczeniem. Natomiast chciałem, Pan mnie sprowokował swoją wypowiedzią, wymienił Pan kilka razy słowa stocznia. My tutaj w Krakowie organizujemy różnego rodzaju konferencje, spotkania i zapraszamy również przedstawicieli szczecińskiej stoczni, to znaczy prezesów. Chciałem Państwu powiedzieć, że istnieje nadal szansa na uruchomienie Stoczni Szczecińskiej, ponieważ majątek Stoczni Szczecińskiej jest jeszcze w tej chwili w rękach Skarbu Państwa. 10 dni temu w Krakowie u Łagiennika mieliśmy taką konferencję, na której prezes Stoczni Szczecińskiej ten temat właśnie omawiał. Także dziękuję bardzo Państwu. Ale Niemcy się nie godzą. No, mogę coś później dopowiedzieć, bo tymi sprawami, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tą sprawą, to na nowym ekranie napisaliśmy wiele artykułów na ten temat i stoczyliśmy całą batalię w tej sprawie. Między innymi pisaliśmy do Komisji Europejskiej, wystosowaliśmy skargę do Organizacji Narodów Zjednoczonych na Komisję Europejską. Także jeżeli Państwo jesteście tą sprawą zainteresowani, polecam artykuły na nowym ekranie. Dziękuję. To byłoby to optymistyczne, gdyby się udało rzeczywiście coś jeszcze ocalić z tej stoczni, aczkolwiek wydaje mi się, że w takim stadium, w jakim się w tej chwili znalazła, to będzie trudno. Natomiast no, to jest tak ewidentnie oburzający przykład właśnie tego, o czym mówiłem, czyli już nie wyprzedaży, ale wręcz likwidacji przemysłu, że wołający o pomstę do nieba. No bo jeżeli mamy sytuację, kiedy tuż za granicą, w Niemczech, gdzie są wyższe koszty pracy,
wszystkie stocznie, które tam funkcjonowały w okresie komunistycznym, na czele ze stocznią w Rostoku, nie tylko funkcjonują, ale się rozwijają, ponieważ przejęły zamówienia z polskich stoczni, a polskie stocznie upadły, ponieważ niemiecki ówczesny komisarz Unii Europejskiej nie zezwolił na zaliczenie pomocy, której udzieliło państwo tym stoczniom, tylko zażądał natychmiastowej płatności, co doprowadziło oczywiście do bankructwa, no to cóż bardziej oczywistego. Pozwala się rozwinąć stoczniom niemieckim, a konkurencyjne dla nich stocznie polskie się likwiduje. No, to jest chyba dla każdego jasne jak słońce w południe. I tylko to, że rząd, czy właśnie kolejne rządy, bo ta sprawa się przez wiele lat wlokła, nie potrafiły tego załatwić, to jest naprawdę hańba. Metod było wiele, no po prostu zabrakło woli politycznej. Ale mogę podać konkretne, które odniosły skutek w Stanach Zjednoczonych. To może być zbyt szczegółowe. Chodziło o to, że sprzedawano na przykład pracownikom hutę Weyerton, prawda? Popatrzcie, coraz to więcej organizacji międzynarodowych, które mają wpływ na bezpośrednio na przedsiębiorstwa poprzez polityków. Bo dawniej kariera polityka kończyła się na ministrze, na prezydencie góra. Teraz będzie służył dlatego, żeby iść do Unii Europejskiej, żeby iść do ONZ-u. I pytanie, dla kogo on pracuje? Dzisiaj rano słucham radia, Leszek Miller, trudno się zgadzać z jego poglądami, no ale to, co powiedziano, to jest 100% prawdy. Wielu ludzi w Polsce jest byłych polityków, którzy zasiadają w radach OFE. Co te OFE by trzeba wyrzucić z Polski już dawno. No i oni nie dopuszczą do tego, no bo jak to podstawią miskę, dzięki której sobie dobrze żyją. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie jest prawdą, że kapitał nie ma granic i nie ma narodowości. Ma granice i ma narodowość. Tutaj taki jeden z ten Dawid Warszawski napisał taki artykuł swego czasu, że za 50 lat Polska będzie najbogatszym krajem świata. No pytanie, kim będziemy w tej Polsce my? Czy my będziemy Polakami? Później dalsze sprawy. Sprawy powiedzmy już takich, że czyli na przykład ekonomiści dzisiaj siadają i biorą sobie jakiegoś chłopka do stropka typu Lepar czy ktoś inny. I to działać na zasadzie, powiedzmy, burzy mózgów, która była bardzo skuteczna w Ameryce zaraz po wojnie. O co chodzi? No chodzi o to, że specjaliści, jeden się powołuje na drugiego i zawsze krążą tak, czasami jakby to nazwać się obrazowo, jak pies goni za własnym ogonem. No bo pytanie, jeżeli ciągle rośnie cyfryzacja, eliminuje stanowiska pracy, jeżeli ciągle rośnie automatyzacja, likwiduje stanowiska pracy. No to już 20 lat temu powiedziano, nawet tutaj taką książkę przyniosłem, że 20% ludzi wystarczy, żeby wszystkich zaspokoić. Całą produkcję, całej populacji zaspokoić. Tylko pytanie, czy ta populacja będzie miała pieniądze, żeby te produkty kupić? Czy padło kiedykolwiek taka myśl, że no dobrze, skoro tej pracy jest mniej, życia prywatnego nie ma, bo to pochłania praca. Czy nie nadeszła? Nie wytrzymał zdjęcia. Czy nie nadeszła, powiedzmy, sytuacja taka, żeby się uczeni zastanowili nad podziałem pracy? To jest jedna taka sprawa. No bo jeżeli się... Może ja bym panu przerwał, bo cztery pytania zapamiętałem. To jeszcze było parę. To ostatnie, które pan zadał. No były takie teorie, ale to tylko teorie, że wystarczy 20% ludzi, no bo proszę spojrzeć na naszych zachodnich sąsiadów. Tam w Niemczech de facto bezrobocia prawie nie ma, no jest takie minimalne. Natomiast jest to kraj, który ma zdrową strukturę przemysłową i to długo by mówić, na czym ona się opiera, dlaczego akurat Niemcy okazały się tak sprawne gospodarczo. Tutaj wchodzą kwestie historyczne i kwestie prawne. To czy pan wspomniał, no prawo, podstawową rzeczą w budowie zdrowego systemu gospodarczego jest prawo. 3% PKB w Polsce rocznie.
To jest więcej niż dajemy na armię. No to, to jest po prostu bez powodu są prawa. Bez sądów, bez zdrowych sądów, bez szybkich sądów gospodarczych nie może istnieć normalny biznes, ponieważ zaufanie zaufaniem oczywiście, no ale sądy są tą ostateczną instancją, gdzie się kończą spory. Więc na przykład Niemiec, a myślę, że trzeba się uczyć od najlepszych, pokazuje, że to nie jest tak, że tylko 20% ludzi ma pracę. Również we współczesnej gospodarce, owszem, likwidują się jedne dziedziny, ale powstają inne, powstają nowe branże, choćby ten przemysł komputerowy, przemysł komputerowy na przykład, kreatywny i tak dalej, to długo by mówić, natomiast nie wyważajmy otwartych drzwi. Patrzmy, jak funkcjonują gospodarki, te, które są sprawne, które są dochodowe. I to, co najlepsze, proszę Państwa, to są nasi sąsiedzi. No my na Boga jesteśmy właśnie w tej północnej Europie przecież, która, ja właśnie po tych 6 latach we Włoszech wiem, jak my jesteśmy postrzegani. No dla Włoch, Polak i Niemiec, to praktycznie jest niewielka różnica. No jesteśmy, że tak powiem, w tym konglomeracie, patrząc z ich punktu widzenia gospodarczego, no, powinniśmy pracować tak jak Niemcy. Nasza mentalność jest mentalnością dużo bliższą mentalności niemieckiej niż włoskiej czy hiszpańskiej. Więc naprawdę, gdyby tylko nasz system polityczny, sądowniczy, finansowy był równie sprawny jak niemiecki, to poziom życia w Polsce i cały system gospodarczy był podobny do niemieckiego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby polska gospodarka nie była równie mocna jak niemiecka. Poza tym, że brakowało 20 lat rządów, którym by na czymś takim zależało. No ale jeszcze jest sprawa, powiedzmy, tych międzynarodowych koncernów. Waldemar Tosiewicz, ja jestem księgowym właśnie w takim wielkim międzynarodowym koncernie w firmie IBM. Takie pytanie, bo to mamy tak, polityka, gospodarka. Ja myślę, że trwa cały czas taki chowoli taniec polityki z gospodarką. Kiedyś rządy były stosunkowo silne w stosunku do gospodarki. Teraz te koncerny międzynarodowe, banki, ale nie tylko banki, zdominowały całkowicie polityków. Mają ich w kieszeni, jednym słowem. I trwa taki ten właśnie chocholi taniec. Jakaś partia, jakakolwiek, dochodzi do władzy. Politycy tej partii, czy kompetentni, czy niekompetentni, różni, czy częściej, nawet pewnie niekompetentni, obsadzają różne stanowiska w państwie, w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej. Fachowców tam jest pewnie niewiele. I co? I z drugiej strony mamy korporacje, które wymuszają korupcyjnie i tak dalej, wymuszają pewne przez lobbying i tak dalej, wymuszają pewne zachowania, po prostu potrafią ich przepłacić. Sprawa pana Marcinkiewicza, prawda? Który załatwił sobie posadę w Goldman Sachsie po tym, jak był premier. No i właśnie, jak tutaj przerwać ten chory taniec? Czy po prostu jest nierównowaga. Politycy są słabi, często przekupieni, dbają o swoje interesy, nie o interesy kraju. Myślą właśnie o posadach w Unii Europejskiej, w korporacjach. Po prostu myślą, że tylko chcą się nachapać, jednym słowem. No, oczywiście nie będę obrażał wszystkich, ale w partii politycznej na pewno znaczny procent ludzi jest uczepionych, prawda, którzy nie mają żadnej takiej, nie myślą o patriotyzmie, nie myślą o żadnych ideach, żadnym celu, do którego dążą. Jak to przerwać po prostu? Jest prosta odpowiedź na to pytanie. A drugie jeszcze pytanie. Ostatnio w sieci, czy teraz sieci, w tym czasie w sieci, pojawił się tekst Rybińskiego a propos, Rybiński zawsze, już od dłuższego czasu, podaje te katastroficzne swoje wizje. I ten tekst był jeszcze mocniejszy. On po prostu przewiduje, że za kilka lat system emerytalny i wszystko rąknie u nas po prostu, że Rostowski po prostu dobrze ukrywa wszystko. Ja przeczytałem ten tekst i po prostu dla mnie to był jakby wezwanie do buntu społeczeństwa. Bo po prostu, a jak nie zrobimy tego, jak nie płacimy jakiejś solidarności społecznej, nie weźmiemy pewnych przywilejów. Rybiński twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak prawa nabyte. Prawa nabyte, jeśli wszystko się będzie waliło, to w pewnym momencie czy te emerytury, czy te pensje
w administracji spadną o 50%, będziemy mieli drugą Grecję. I czy nie warto teraz już zrobić jakiś bunt, po prostu, żeby rząd wziął się bardziej po prostu, bardziej z kopyta na te reformy, a nie udawał, że coś tam robi. Zacznę od drugiego pytania. Wie pan, nie ma konieczności obniżania czy obcinania pensji urzędnikom o 50%. Wystarczyło po prostu nie zatrudniać tych setek tysięcy urzędników, które ten rząd zatrudnił. Bo tutaj bardzo ściśle, jak pan słusznie zauważył, polityka się przeplata z gospodarką i z finansami. Ponieważ rząd Tuska bardzo sprytnie ze swojego punktu widzenia, żeby sobie zabezpieczyć głosy, żeby zabezpieczyć blok takich głosów, który wystarcza do wygrania wyborów. Oczywiście to nie są wszystkie głosy, które głosują na Tuska, ale to jest ten języczek uwagi. Te kilkaset tysięcy urzędników, które zatrudnił z rodzinami, to jest ten języczek uwagi, który mu daje te kilka procent przewagi w wyborach. Tylko, że to kosztuje, że te kilkaset tysięcy urzędników, to jest co roku, to są miliardy, setki miliardów, które przyczyniają się do powstania tego zadłużenia, o którym mówiliśmy, prawda? Którym my płacimy, no właśnie. Żeby mógł to odpowiedzieć na pierwsze pytanie jeszcze, które pan zadał, a potem jeszcze może kolejne. Pierwsze pytanie było takie, jak przerwać ten chocholitaniec, to błędne koło zależności polityków od finansjery, od banków, to da się przerwać. Mówi państwu coś nazwisko Orban, Viktor Orban? No bo on pokazał, że to można zrobić. No. Jest to co prawda niestety wyjątek potwierdzający regułę, bo większość polityków niestety tkwi w tych zależnościach. No ale on pokazał, że to można zrobić. Że trzeba dobrego lidera, że trzeba wielu lat pracy, bo on pracował przez wiele lat ciężko, budując Fidesz, budując tam całą strukturę klubów takich jak tutaj nasz klub wtorkowy, prawda, ale tam na Węgrzech było to kilka tysięcy. Więc zbudował po prostu partię, która wygrała wybory i to wygrała tak, że mają większość konstytucyjną, w związku z tym właśnie ci bankierzy, no przy całej ich sile, niewielu mogą zrobić. Oczywiście, że jego sytuacja nie jest łatwa, oczywiście, że ma kraj w kryzysie, że walczy na kilka frontów, bo i Unia Europejska ma do niego pretensje i różne potężne lotki przemysłowe. Ostatnio na przykład obniżył ceny energii, co nie spodobało się gigantom produkującym energię i bardzo silnie go atakują w ostatnich dniach. No ale pokazał, że można. Dwa lata rządzi w tak ciężkiej sytuacji i notowania Fideszu są równie wysokie, jak były w chwili, kiedy obejmował władzę. Więc no po prostu, ale widzimy, no to recepty nie ma, no jest dobry lider, który wręcz Orban jest, myślę, genialnym liderem. Stanisław Iskra, ja przeczytałem pańską książkę i wszystkim, którzy tego jeszcze nie zrobili, bardzo polecam, bo jest bardzo ciekawa. Ja tam śledzę pewne wypowiedzi profesora Erwińskiego, ale tam są pewne rzeczy zebrane i pewne fakty, pewne przemyślenia i to jest warto naprawdę przeczytać. Ja natomiast chciałem zapytać pana redaktora, czy czytał pan książkę Wojna o pieniądz Song Hongbinga i czy nie warto też zastanowić się, bo oczywiście ja to widzę, że no, to zadłużenie olbrzymie, które jest ponad bilion złotych, że ten zniszczony przemysł, błędna polityka niewątpliwie doprowadzą do jakiegoś krachu, ale być może też krach przyjdzie z zagranicy, ze Stanów, czy no, w strefie euro też jest masę problemów. Coś może... Proszę powiedzieć, czy pan czytał i czy jakieś przemyślenia ma? Polecam tą książkę, rzeczywiście Wojna o pieniądz jest świetna. Ona jak gdyby mówi o skali globalnej, to znaczy o tych procesach, o których ja tutaj próbowałem raczej w odniesieniu do Polski trochę powiedzieć. Oczywiście, że jest warta polecenia, już była druga część, drugi tom. Także oczywiście warto to przeczytać. Natomiast no, odbije się to na nas i Chiny co prawda, no,
nasza pozycja gospodarcza w porównaniu z chińską, to trudno porównywać. Ale daliśmy radę w przypadku autostrady. Daliśmy im radę. No. Nie wiem, czy daliśmy. Są różne teorie, szczerze mówiąc. Nie mamy autostrady. No właśnie, efekt jest taki, że autostrady nie mamy. Ale Chińczyków też nie mamy. Też nie mamy, ale... I pieniędzy też, panie Wyszniewanie. Ale to chyba z naszą stratą jednak. No autostrady to w ogóle jest, proszę Państwa, rekord świata i to też, to jest, proszę Państwa, też przyczynek, no mówimy tutaj o aferach. Ja nie wiem, czy ta afera autostradowa nie jest większa od wszystkich tych afer, o których myśmy tutaj mówili. Bo nie wiem, ale wie Pan, to jest, proszę Państwa, to co zrobił rząd Tuska przy okazji autostrad, to jest naprawdę, no, rekordowe osiągnięcie. Po prostu wyobraźcie sytuację, kiedy są te setki miliardów złotych przeznaczone na budowę autostrad. Otrzymują je firmy, takie, to się nazywa inwestor zastępczy, zdaje się, prawda? Czy coś generalnie. Tak, czy generalnie. Te firmy wynajmują różne mniejsze firmy, które budują tę autostradę, które zaciągają kredyty, żeby kupić, żeby mieć na asfalt, na wynajęcie maszyn, płacę robotników i tak dalej. I potem co się dzieje? Potem te firmy, które na dole wykonywały rzeczywiście tą pracę, nie dostają pieniędzy od tych inwestorów generalnych, prawda? Bankrutują. Bankrutują również ci inwestorzy generalni, prawda? Więc nie można od nich odzyskać tych setek miliardów, które dostali na te autostrady. I teraz pytanie, gdzie się podziały te setki miliardów? Ci inwestorzy generalni je dostali, ci wykonawcy ich nie dostali. Prawda? Zapłaci państwo. Ale ten mechanizm opisał Bartuś w Dzienniku Polskim. Nie, no mechanizm jest łatwy do wyobrażenia, no prawda? No, to był Mostosal i budowa naszego emiru. Obawiam się, że te miliardy zostały teraz opodatkowane w bankach cypryjskich, w dużej części. Część jest pewnie w bankach szwajcarskich, na razie nieopodatkowana, natomiast na pewno nie ma ich na budowie autostrad i na pewno przez to nie będziemy mieli. Ja się dzwoniłem do wydawnictwa Wektory, które wydało Song Hongbinga i jest już dwie następne części przetłumaczone, niestety została cofnięta zgoda na wydanie, ponieważ Song Hongbing, nie wiem czy pamiętacie, był rok temu w Polsce, spotkał się z Pawlakiem, no i Chińczykom nie zależy na tym, żebyśmy czytali te książki, tylko żeby budowali tutaj autostrady, także następnych części już być może się nie doczekamy. Drugi tom zostałby. Tak, to czytałem. I jakie jest, bo tak mówimy nam o Tusku i tak dalej, no ale ten Tusk być może lada chwila przegra, a przynajmniej czekają go ciężkie chwile. Natomiast może byśmy pogadali o sobie. Wczoraj odkryłem w internecie, że Uniwersytet Princeton wydał taką książkę o prywatyzacji emerytur i jest tam fragment dotyczący Polaków, to znaczy dokładnie Polaków z AWS-u, wymienionych z nazwiska i Polaków z Solidarności, z bardzo wysokich stanowisk. No i okazało się, że nie mielibyśmy, przynajmniej tak ta książka, właściwie ta książka, tą książkę prokuratorzy powinni przeczytać, nie powinniśmy no, mieć jakichś pretensji, jeżeli nie potrafiliśmy swoich ludzi upilnować, no, jeżeli się wywodzimy z Solidarności, prawda? I tak sobie pomyślałem, jak PiS dochodził do władzy, to wszyscy mówiliśmy o korupcji, o jawności i tak dalej, i tak dalej. W 2001 roku, wtedy, kiedy dochodził do władzy, czy tam doszedł do władzy PiS, Stiglitz dostał Nobla. Ale wszedł do Sejmu, prawda? Wszedł do Sejmu, wtedy mniej więcej Stiglitz dostał Nagrodę Nobla za tak zwaną asymetrię informacji, czyli jak w biznesie się podejmuje decyzję pod wpływem złej informacji, to się robi zły biznes. No a my robimy zły biznes w polityce, dopóki nie będzie jawności. Jawności. Żadne jednomandatowe, których jestem zwolennikiem, okręgi nie pomogą, jeżeli nie będziemy wiedzieli wszystko o politykach i wszystko o urzędnikach. Jest wiele krajów, gdzie można się dowiedzieć z imienia, nazwiska, ile, jaki urzędnik i za co bierze pieniądze, zwłaszcza w krajach skandynawskich, też w Singapurze. I jeżeli tego nie będziemy wiedzieć, to nie będziemy mogli podejmować żadnych decyzji, żadnych. Po prostu mamy prawo do tego, żeby wiedzieć, kim są nasi kandydaci. Nie tak, że po prostu okazuje się po paru latach, że to nie było tak, to było inaczej i tak dalej. I w związku z tym, no należy, nie jestem za karaniem, ale tutaj myślę, że za kłamstwo wyborcze no powinny być wysokie kary i właśnie wielka jawność. Niestety moi koledzy z prawicy, bo jestem z prawicy,
no już nie, nie są tak przekonani, nie są tak przekonani, że ta jawność, zawsze są jakieś cele strategiczne, poważne sprawy, taktyczne, racja stanu i koniec końców głosujemy na po prostu nieprawdopodobnych cymbałów, którzy niestety ale również są na prawicy. I co z tym zrobić? Ale to wpływa na gospodarkę. Oczywiście, to jest klucz. Wolność nie no, wie pan, no, dyskutować o jakości naszych polityków to można długo. Ja myślę, że oni nie są tacy głupi jak decyzje, które podejmują. To nie, nie przekłada się. To znaczy oni często podejmują decyzje, które są dla nich korzystne, a dla nas niekorzystne. No wie pan, to są nasi koledzy, no wiemy. Ja wiem, no niestety. Często się już nie zgadzamy wypada. Się z dyskutantem. Proszę bardzo, jeszcze raz pan. I to jest przedostatnie pytanie. Jeszcze pan. Proszę państwa, jeżeli chodzi o korupcję, w 98 czy 99 roku była przygotowana przez AWS tak zwana prokuratoria generalna. Jej celem było przeciwdziałanie korupcji, wyprzedaży majątku za bezcen i w ogóle ona była uchwalona przez parlament, natomiast była zawetowana przez prezydenta, ponieważ AWS głosował za prokuratorią w swoich wyborach, za uwłaszczeniem dokładnie 58 posłów z AWS-u zabrakło do odrzucenia weta prezydenta. Polecam tą lekturę i między innymi pan wymienił jedno z takich ważnych nazwisk, to polecam, żeby się zastanowić i przeczytać sobie wyniki wyborów, wyniki, przepraszam, tej głosowania. W internecie jest oczywiście informacja na temat tej głosowania o prokuraturze generalnej i państwo otworzycie sobie oczy na temat tych naszych, powiedzmy sobie, ludzi ze świecznika. Warto przeczytać dokładnie. Ale jakie nazwisko panu chodzi? Ja nie, w takim nie będę wymieniał, a pan go wymieni, nie będę wymieniał, ponieważ nie można wymieniać. Jedno z nazwisk takich bardzo ważnych. Pan wymienił? Pan powie, tak. Proszę bardzo. Słowa. No z tą jawnością jednak. Jak z tą jawnością? No. Nie ma szans na jawność. I odwagą cywilną. Ale chyba nie będzie. Nie będzie. Zbigniew Morawski, ja chciałem się tylko spytać pana, jaka recepta, co po kryzysie? Wiadomo, nie będzie emerytur, zacytujemy gościa, nie będzie nic. I teraz jak się ma zachować jednostka, co powinniśmy zrobić, czy przygotowywać się do wojny, do rewolucji, to jest najważniejsze. No wiadomo, będziemy wyjeżdżać do Norwegii, młodszy tym szybciej to zrobi, nie? I zostaną to sami emeryci, którzy będą dyskutować na klubie wtorkowym, tylko i wyłącznie. Dlatego w imieniu tego młodszego pokolenia chciałem się spytać, co zrobić. Czy mamy za pistolety chwycić i robić rewolucję? Jak się do tego wszystkiego... Nie jesteśmy tutaj na szczęście w gronie samych emerytów. Jeszcze coś no, ale większość, nie? Jeszcze coś tutaj zrobimy. Wie pan... Tak, pytanie takie indywidualne, co każdy z nas powinien zrobić na przykład ze swoimi oszczędnościami, to ja zadawałem właśnie wszystkim moim rozmówcom na koniec i ciekawe dawali odpowiedzi, gdzie zainwestować, jak oszczędzać i tak dalej. Natomiast co powinniśmy jako kraj zrobić, to wróćmy do przykładu Orbana. To jest, nie ma sytuacji bez wyjścia, prawda? Nawet z najgorszego kryzysu można wyjść. Podam tylko dwa konkretne zupełnie kroki, które Orban wprowadził w życie. Nie tylko zresztą Orban, bo w kilku innych krajach również to funkcjonuje. Podatek bankowy. Prosta rzecz, proszę państwa. Proszę sobie wyobrazić, że te banki, o których myśmy tutaj cały czas mówili, kompletnie nie płacą podatków. Takie banki jak PKO SA, czy inne banki zachodnie, zwłaszcza nie mówię o PKO BP, bo on jest jeszcze częściowo państwowy, po prostu wykazują na koniec roku jakieś mizerne zyski na rzędu, albo wręcz straty. Rzędu tam kilkudziesięciu tysięcy, kilkudziesięciu milionów nawet przy skali obrotu takich banków miliardowych, nawet kilkadziesiąt milionów złotych zysku, to jest nic. Po prostu oni mają tak sprytnych księgowych, tak sprytne firmy, no nie pojedyncze po prostu, że wynajdują tyle różnych sposobów ukrycia realnych zysków, że unikają opodatkowania. De facto banki nie płacą podatku. W związku z tym Orban, zresztą to wcześniej ten pomysł już funkcjonował, ale on to wprowadził w życie, opodatkował nie zyski banku, tylko aktywa. Coś, czego nie mogą ukryć, bo to mają po prostu
na kontach i w skarbce. Nic tutaj już z tym nie uciekną. Są opodatkowane aktywa banku, są nie tylko na Węgrzech, bo i w Danii, i w Wielkiej Brytanii. Po prostu inni wpadli na pomysł, no skoro te banki są inne rządy, nie dają się robić w bambuko tak jak nasz. Nasz rząd niestety jest tutaj w pełni spolegliwy wobec banków. Bardzo prostej przyczyny, no proszę spojrzeć na rolę Jana Krzysztofa Bieleckiego w tym rządzie. On jest szefem Rady Doradców Tuska, czyli tej rady, która kreuje politykę finansową rządu. Ale kto miałby być tym Orbanem w Polsce? Nie, ale a propos ja nie będę tutaj kampanii to pytanie. Natomiast jeszcze jeden sposób, to jest podatek od hipermarketów, które identycznie jak banki działają. No i hipermarkety przy swoich wielomiliardowych... Nie, ja się nie proszę pana. Nie proszę pana. Podatek płacę. Proszę się nie złapać na propagandę, bo to również słyszeliśmy, jak chciał wprowadzić rząd... Był projekt właśnie, nie rząd, tylko opozycja, czyli PiS dał projekt podatku bankowego. Natychmiast pojawili się ludzie w mediach, głównie ekonomiści bankowi, którzy zaczęli mówić nie, bo ten podatek zapłacą klienci. Nieprawda, proszę pana. Każdy podatek obciąża przede wszystkim tych, na których jest nałożony. Czyli jak jest nałożony na banki, to obciąży przede wszystkim banki. Jak jest nałożone na hipermarkety, to obciąży przede wszystkim zyski hipermarketów, a nie klientów. Ponieważ tu następuje, podatki służą temu celowi. Jedynym podatkiem, który jest de facto płacony przez wszystkich jest VAT. I dlatego płacą go najbiedniejsi. To jest najbardziej niesprawiedliwy podatek. Nawet menel ponieważ... płaci VAT, bo da mu się na piwo, a w piwie jest najwięcej akcyzy. No ale to są szczegółowe te. W każdym razie proszę się nie dawać, to jest też propaganda, że nie opodatkowujmy banków, bo zapłacą klienci tych banków. Nie, zapłacą bankierzy. Z tych milionowych dochodów, które mają, jakąś część będą musieli niestety przekazać. Ale panie mężczyźnie, żeby uzupełnić pańską wypowiedź, jeżeli wolno jedną minutę. Mianowicie, cyrkulacja, dlaczego banki nie mają zysku? No dlatego, że rząd mówi tak, kupujcie obligacje. No to kupują obligacje, w związku mają pozycję, prawda, dużą, bo chodzi to w koszty, redukuje im zysk kupowanie obligacji, prawda. No i na tym polega cały mechanizm. Właśnie, i Leper mówił, pieniądze są w bankach. I to już była ostatnia odpowiedź. Ja chciałbym zakończyć refleksją o marce. O marce nie niemieckiej, ale marce polskiej. Bo pan inżynier słusznie zauważył, lampa do Mercedesa, wkład polski. Ale my dostarczyliśmy Niemcom znacznie cenniejszy produkt w postaci Donalda Tuska. I niech to będzie naszym, tak jest, naszym największym wkładem w politykę gospodarczą Niemiec. No może trochę też i Rosji. Zapraszam na następne wieczory. Postanowiliśmy trochę gospodarki dać i będzie od redaktora do profesora. Za dwa tygodnie będzie profesor Konrad Raczkowski z Warszawy, ekonomista, profesor, który będzie mówił o bezpieczeństwie gospodarczym.